Takie najważniejsze zasady i cywilizacji to jest zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa naszej cywilizacji. To jest zasada ulpiana, volenti, non fit injuria. I oczywiście ci ludzie, którzy teraz rządzą, oni tak przez te 100 lat sączyli tę truciznę, prawda, zwiększali tę demokrację, coraz więcej głupich miało, im więcej głupich miało wpływ na rządy, tym głupiej było dalej, prawda, tym więcej ludzi znowu miał wpływ na rządy. Poszerzano tę demokrację i było coraz głupiej. W tej chwili nie wiem, czy wiecie, że nawet w domach wariatów są urny wyborcze, nawet w więzieniach są urny wyborcze. Już każdy głosuje. Jest to już kompletny absurd w tej chwili. To się nazywa już według greckiej tradycji ochlokracja, czyli rządy motłochą, nie demokracja, tylko ochlokracja. I proszę Państwa, zanegowano tę zasadę. Zamiast tego jest państwo opiekuńcze. Co znaczy zasada chcącemu nie dzieje się krzywda? Jeżeli ja chcę wejść do klatki z lwami i właściwie lwów nie ma nic przeciwko temu, to mam takie prawo. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Każdy jest kowalem własnego losu. Tak się kiedyś mówiło. Dzisiaj oczywiście mamy państwo opiekuńcze, co oznacza, że jest ten opiekun, który chwyta mnie za kołnierz i nie pozwala mi wejść do klatki z lwami, bo dla mojego dobra. Można oczywiście dyskutować, czy to jest dla mojego dobra, czy nie. Natomiast w tym momencie przestaje być człowiekiem. W momencie, kiedy odrzuciliśmy zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda, przestaliśmy być ludźmi. Staliśmy się bydlętami, staliśmy się małymi dziećmi, staliśmy się niewolnikami. Na pewno już nie jesteśmy ludźmi.